Cześć przyjacielu, z tej strony Pablo z bloga jakzdobyćkobietę.pl. Z tego nagrania dowiesz się, jak zagadać do dziewczyny, a także co zrobić, gdy dziewczyna zapyta cię, czy ty mnie podrywasz? Oprócz tego otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy! Is this love that I'm feeling? Is this the love? Jak zagadać do dziewczyny, aby zrobić to idealnie? Może pójść na łatwiznę i skorzystać z gotowych tekstów z internetu w stylu bardzo bolało? Jak spadałaś z nieba? Oczywiście żartuję. Taki tekst nie ma prawa działać, chociaż jest jeden wyjątek, o czym powiem ci później. Oczywiście nie ma jednego najlepszego sposobu ani tekstu, aby rozpocząć rozmowę. Dużo zależy od miejsca, otoczenia, kontekstu czy nastawienia samej kobiety. Także sytuacja, w której się znajdziesz, też ma znaczenie. Dlatego nie skupiaj się na idealnym tekście, ale na tym, że w ogóle podejdziesz i zagadasz do dziewczyny. Nie ma jednego tekstu, po którym kobieta padnie przed tobą na kolana i zacznie robić ci: no dobra, o tym innym razem. Jeżeli masz wspólny kontekst z kobietą, na przykład jesteś na imprezie, zakupach, na targach, na spotkaniu tematycznym, w klubie czy na zajęciach sportowych, to masz przynajmniej jeden wspólny punkt zaczepienia. Warto wtedy nawiązać do wspólnego kontekstu i podzielić się z dziewczyną pozytywnymi emocjami. Oprócz tego, nie bez znaczenia jest miejsce, w którym jesteś, ponieważ łatwiej jest poznać dziewczynę w dużym mieście niż w małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Takich niuansów jest cała masa. Tak naprawdę, tekstów na zagadanie do dziewczyny będzie tyle, ile miejsc i sytuacji, w której się znajdziesz. Aby nauczyć się swobodnie zagadywać do dziewczyn, trzeba robić to możliwie często, w różnych sytuacjach oraz z różnymi dziewczynami. Co ważne, niczego od nich nie oczekuj poza samą rozmową. Pozbądź się presji i oczekiwania wobec nich, a tym samym nie podrywaj ich. Chodzi tylko o fajną i ciekawą rozmowę z nimi. Zrób z tego swój nawyk i rozmawiaj ze wszystkimi dziewczynami tak często, jak tylko możesz. Jeżeli masz poczucie humoru i odpowiednią mowę ciała, to możesz odwrócić rolę i powiedzieć do dziewczyny w stylu: chyba jesteś nieśmiała, skoro jeszcze do mnie nie podeszłaś. Ważne, aby to powiedzieć z pretensjami, więc tonu głosu i mowa ciała jest tutaj kluczowa. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to sposób dla każdego faceta. Z jakimi w takim razie dziewczynami najlepiej rozpocząć rozmowę? Przede wszystkim z takimi, po których widać, że na coś czekają. Czy to na przystanku, na ulicy, w kolejce itd. Oprócz tego na takie, które spokojnie spacerują lub siedzą. Czy to w parku, na deptaku, przy uczelniach itd. Do dziewczyn o wspólnym kontekście, czyli na wszelkich zlotach, spotkaniach, na meczu, w kinie, na zakupach czy podczas uprawiania sportu. Oczywiście w rozmowie nawiązujesz wtedy do wspólnego kontekstu. Do dziewczyn jadących w tym samym czasie z tobą w autobusie, w pociągu i w tramwaju. Jeżeli jedziesz z dziewczyną w tym samym autobusie, tramwaju czy pociągu, to jest to świetna okazja, aby do niej zagadać. Przede wszystkim zapytaj się z uśmiechem na twarzy, czy możesz usiąść obok, aby nie stać i nie wisieć nad nią. Następnie zwróć uwagę, co robi ta dziewczyna. Najpopularniejsze opcje to przeglądanie telefonu, czytanie książki, słuchanie muzyki albo patrzenie za okno. Następnie nawiąż do tego, co ona robi. Skoro przegląda telefon, to zapytaj, co ciekawego lub fajnego ogląda. Albo zapytaj ją, czy ma pożyczyć jakieś fajne gry na telefon. Tak samo z książką lub słuchaniem muzyki. Zadajesz jedno pytanie, po czym gdy dziewczyna ci odpowie, w nawiązaniu do tego tematu mówisz coś od siebie. Czyli na przykład, jaką ostatnio książkę ty czytałeś, albo jakiej muzyki słuchałeś. Ważne, aby nie zadawać serii pytań dziewczynie, tylko mówić coś o sobie. Oczywiście, jeżeli zagadujesz do dziewczyny, to obserwuj jej reakcję. Jeżeli widzisz po dziewczynie, że ona nie ma ochoty przerywania tej czynności, którą robi, na przykład słuchania muzyki, i patrzy na ciebie, jakby mało cię nie zabiła wzrokiem, to nie przerywaj jej, bo ewidentnie nie chce z tobą rozmawiać i nie jest w nastroju do rozmowy. Do jakich dziewczyn jeszcze warto zagadywać? Oczywiście do takich, które spacerują w galeriach handlowych. Dziewczyny uwielbiają zakupy, więc nic dziwnego, że spędzają wiele czasu w galeriach handlowych. Dlatego będąc w galerii, spotkasz tam wiele dziewczyn, z którymi możesz zagadać. Oczywiście, jesteś w miejscu o wspólnym kontekście, ale moim zdaniem jest to dość słaby kontekst do wspólnej rozmowy. Galeria to przede wszystkim zakupy, więc jest to dość słaby temat do rozmowy. Tak samo nie ma sensu pytać dziewczyny, co tutaj robi, albo po co przyszła do galerii.
Dlatego w tym miejscu z pomocą przychodzą komplementy. Gdy zauważysz dziewczynę, która wpadła ci w oko, upewnij się, że nigdzie się nie śpieszy. Najlepiej, gdy idzie normalnym tempem albo siedzi na ławce. Następnie podejdź do niej i powiedz jej, co ci się w niej najbardziej spodobało. Nie mów na zasadzie, jesteś taka piękna albo o Boże, jesteś taka ładna, tylko bazuj na szczegółach. Wyłap jedną unikalną rzecz w tej dziewczynie, a następnie jej o tym powiedz. Może to być coś nawet z jej ubioru albo jej włosy, zarówno fryzura czy kolor, a nawet tatuaż, paznokcie, biżuteria, coś unikalnego. Oczywiście, dziewczyna może być speszona i powie ci co najwyżej dziękuję, dlatego musisz być gotowy kontynuować rozmowę z nią. Możesz zapytać, co skłoniło ją do tego, aby to założyć, albo jaka jest historia tego tatuażu, który ma. Nie zasypuj jej przy tym pytaniami, tylko mów też o sobie. Jeżeli ona ma tatuaż, a ty nie masz tego tatuażu, to powiedz jej, co sądzisz o tatuażach, czy planujesz zrobić sobie tatuaż, albo co cię powstrzymuje, że jeszcze sobie nie zrobiłeś tatuażu. Będąc w galerii handlowej, możesz udać się do Empiku. I zresztą jest to jedno z moich ulubionych miejsc, ponieważ czytam książki i dzięki temu zdobywam wiedzę na tematy, które mnie interesują. Dlaczego warto zagadywać dziewczyny w Empiku? Ponieważ spotkam tam takie dziewczyny, które są w pewnym stopniu podobne do mnie. Czyli na przykład lubią czytać książki z określonej tematyki. Dlatego idę na jeden z moich ulubionych działów, aby przeglądać książki, którymi się interesuję i oprócz tego zwracam uwagę na dziewczyny, które są w pobliżu. Jest duża szansa, że dziewczyna, która przegląda książki z tego samego działu co ja, interesuje się tym samym, co jest świetnym powodem do tego, aby do niej zagadać. A skoro ona naprawdę interesuje się tym tematem, to możemy rozmawiać bez końca. Oczywiście w granicach rozsądku, bo o wiele lepiej robić inne ciekawsze rzeczy z dziewczynami, niż tylko rozmawiać. Kiedy w takim razie najlepiej podejść do dziewczyny? Przede wszystkim podchodzenie do dziewczyn i poznawanie ich musi być dla ciebie przyjemnością. Jeżeli odczuwasz strach przed dziewczynami, to musisz się przełamać i stawić temu czoła, robiąc rzeczy, których się boisz. Oczywiście możesz odczuwać strach przed odrzuceniem czy opinią na twój temat ze strony dziewczyn, dlatego musisz pozbyć się presji i oczekiwań. Podejdź do tego na luzie, bo nie masz nic do stracenia. W obecnej chwili i tak nie masz dziewczyny, więc nic nie stracisz. Jeżeli się jej nie spodobasz, to nadal nie będziesz miał dziewczyny, a jeżeli się jej spodobasz, to będziesz miał nową znajomość. Proste. Oczywiście, gdy zagadujesz do dziewczyn, kluczowa jest twoja pewność siebie, a także mowa ciała. Dzięki temu będziesz w stanie okazać dziewczynie męskie zainteresowanie przez głęboki kontakt wzrokowy, nieco zadziorny i pewny siebie uśmiech oraz emocjonalny sposób rozmowy z dziewczyną, czyli droczenie się z nią i flirtowanie. Przede wszystkim wszystkiego nie przewidzisz, więc nie planuj i nie analizuj podejścia, tylko działaj. Ważne, abyś się nie wahał i najlepiej podszedł od razu i jak najszybciej, bez zawahania. Najlepszą sytuacją jest, gdy podchodzisz do dziewczyny, gdy będziesz wcześniej w zasięgu jej wzroku. Na przykład, gdy podchodzisz do niej od przodu. Chodzi o to, abyś nie wyskakiwał zza rogu, albo nie zachodził dziewczyny od tyłu i nie łapał jej za ramię czy nadgarstek. W ogóle najlepiej nie łap dziewczyny. Na początku ręce trzymaj przy sobie, a jedynie możesz jej podać rękę, gdy będziesz się z nią zapoznawał. Chodzi o to, abyś na początku nie osaczył dziewczyny swoim kontaktem. Gdy dopiero się poznacie, wtedy eskaluj swój dotyk. Najważniejsze to baw się i ciesz tym procesem, jakim jest rozmowa z dziewczynami. Na co warto zwrócić uwagę podczas zagadywania do dziewczyn? Przede wszystkim na kontakt wzrokowy z dziewczyną. Będąc w zasięgu wzroku, złap z dziewczyną kontakt wzrokowy. Przyciągnij jej uwagę. Nie wyskakuj przed dziewczyną, tak aby jej nie przestraszyć. Jeżeli idzie naprzeciw ciebie, to nie zagradza jej drogi, tylko w pierwszej kolejności łapiesz kontakt wzrokowy. Jeżeli ona idzie, to spraw, aby się zatrzymała. Powiedz jej, możesz się na chwilę zatrzymać? Podejdź z dobrym nastawieniem, uśmiechem i kontaktem wzrokowym i powiedz do niej cześć. Musisz być szczerze zainteresowany, wręcz zafascynowany tą dziewczyną, dzięki czemu przekażesz to swojej energii i mowie ciała. Następnie powiedz jej szczerze, dlaczego do niej podchodzisz, albo ją zatrzymujesz. I zapomnij tutaj o głupich tekstach w stylu bardzo bolało, gdy spadałaś z nieba. Tak samo nie ma sensu uczyć się gotowych tekstów z internetu, bo dziewczyna szybko się zorientuje, że tylko udajesz kogoś, kim nie jesteś i że ją podrywasz. A wtedy automatycznie się zblokuje.
bądź szczery i autentyczny. Nie owijaj w bawełnę zadając zwykłe pytania w stylu którędy na pocztę albo która jest godzina. No i co, powie ci i co dalej. Dlatego powiedz, co ci się w niej spodobało, ale wymień tylko jedną rzecz, która zrobiła na tobie wrażenie. Nie mówisz tego na zasadzie jesteś taka piękna, tylko podkreślasz to, co jest unikalnego dotyczące tej dziewczyny. Doceń jedną rzecz w wyglądzie tej dziewczyny i na tym się skup. Skupiaj się na szczegółach, bo diabeł tkwi w szczegółach. Tak samo możesz docenić w dziewczynie coś, co wymagało dużego czasu lub wysiłku z jej strony, aby wyglądać tak, jak właśnie wygląda. Przede wszystkim nie mów do dziewczyny w stylu nie bój się, czy ci się podobam, nic ci nie zrobię, czy jestem w twoim typie, czy nie przeszkadzam. Zamiast tego powiedz do dziewczyny w stylu zauważyłem cię, bo spodobało mi się w tobie. Musiałem do ciebie podejść, ponieważ zobaczyłem cię i wydałaś mi się fajną osobą. Czy ktoś ci dzisiaj powiedział, że podszedłem do ciebie, ponieważ chciałbym wiedzieć, jak masz na imię? Zauważyłem cię, bo wydaje mi się, że jesteś sympatyczną, miłą, uroczą, pełną wdzięku itd. Jeżeli złapiesz kontakt wzrokowy z dziewczyną, to możesz do niej podejść i powiedzieć: zauważyłem, jak na mnie spojrzałaś. Oprócz tego, jeżeli jesteś pewny siebie, to możesz odwrócić rolę. Powiedz do dziewczyny w stylu: powinnaś się ze mną umówić. Oczywiście, ona wtedy zacznie się zastanawiać, ale jak to? Dlaczego? Ale właśnie o to chodzi. Niech się zastanawia. Jeśli chodzi o zagadywanie do dziewczyny, pamiętaj, że ona cię nie zna i ocenia cię tylko na podstawie tego, co sobą zaprezentujesz w tym danym momencie. Ocenia cię po wyglądzie, mowie ciała, tonie głosu itd. Kluczowa jest twoja pewność siebie i silna mowa ciała. Musisz wywołać w dziewczynie emocje i zbudować zaufanie między wami, więc inwestuj w rozmowę i daj się poznać tej dziewczynie. Dlatego na początku rozmowy to ty wkładasz i inwestujesz przez większą część rozmowy, dając dziewczynie wartość i emocje w rozmowie. Tak samo to ty prowadzisz dziewczynę w rozmowie. Dlatego spraw, aby dobrze się przy tobie czuła. Wyszukaj unikalną cechę tej dziewczyny i powiedz jej o tym. Daj jej indywidualny komplement skierowany tylko dla niej. Oprócz tego nie osaczaj dziewczyny kolejnymi pytaniami jak na przesłuchaniu. Nie rzucaj pytaniami jak pojebany ankieter w stylu co tutaj robisz, gdzie idziesz itd. Nie robisz o niej wywiadu, tylko opowiadaj ciekawe historie i okaż poczucie humoru. Drocz się z nią. Oczywiście rozmowa z dziewczyną to nie tylko słowa, których używasz. Znaczenie ma także twoja mowa ciała, twój uśmiech, spojrzenie, ton głosu, postawa. Na to wszystko musisz zwrócić uwagę. Oczywiście, im dłużej będziecie rozmawiać, tym dziewczyna powinna więcej wkładać w waszą rozmowę. Dlatego okaż jej, że ją słuchasz i odnoś się do tego w rozmowie. Powiedz jej coś na temat jej mowy ciała, zachowania, albo zapytaj o jej zainteresowania. Chodzi o to, abyś skoncentrował się na tej dziewczynie i był nią prawdziwie zainteresowany. Musisz szczerze chcieć poznać, jaką jest osobą. Oczywiście, jednocześnie sprawdzasz, czy nadajecie na tych samych falach. Jeżeli będziesz potrafił wyrażać swoje myśli, emocje i oczekiwania wobec dziewczyn, to będziesz dla nich spójny, a jest to atrakcyjne. Pamiętaj, aby nie rozmawiać o problemach z dziewczynami. Taka rozmowa nabierze negatywnego tonu i emocje odejdą w siną dal. O problemach dziewczyna może sobie rozmawiać z koleżankami, a ty musisz budować relacje między wami za pomocą pozytywnych emocji. Dlatego nie zastanawiaj się, co powiedzieć dziewczynie, aby było dobrze, bo wtedy szukasz akceptacji u niej, a to nie jest atrakcyjne. Tak samo nie idealizuj tej dziewczyny i nie próbuj się jej przypodobać. Zamiast tego nie miej oczekiwań wobec niej, ale wiedz, w jakim celu i kierunku prowadzisz rozmowę. Dlatego podczas rozmowy słuchaj, co mówi do ciebie dziewczyna i odnoś się do tego czasami, zadając jej dodatkowe pytania, aby lepiej ją poznać. Jeżeli dobrze ci się rozmawia z tą dziewczyną, to możesz od razu zaproponować szybkie spotkanie, na przykład na kawę lub na spacer, zamiast umawiać się później. Jeżeli wniesiesz wartość i emocje w rozmowie, to tym samym zainteresujesz tą dziewczynę i naturalnie, że będzie chciała z tobą się spotkać, albo dać ci numer telefonu. Jest to dużo lepsze podejście niż powiedzenie: podobasz mi się, dasz mi swój numer? Najpierw musisz zainwestować w rozmowę i w relację, aby z niej brać.
Jeżeli nie będzie mogła w tej chwili pójść z tobą na kawę czy na spacer, to zaproponuję inny termin. Niech to będzie nawet tego samego dnia, ale wieczorem, albo na drugi dzień. Przy czym podaj dokładną godzinę spotkania. Jeżeli dziewczynie nie pasuje ten termin, to nie napieraj na nią. Zaczekaj, aż ona sama zaproponuje ci i poda nowy termin, który jest dogodny dla niej. Jeżeli zaproponowałeś dziewczynie termin spotkania, a ona nie chce się spotkać i nie podaje przy tym nowego terminu dogodnego dla niej, to oznacza, że ona się po prostu nie chce z tobą spotkać. Przy czym podczas rozmowy z dziewczyną, kiedy wam się dobrze rozmawia, nie czekaj, aż emocje opadną, tylko zaproponuj spotkanie. Jeżeli nie będzie mogła się z tobą spotkać w tej chwili, to wymieńcie się numerami telefonu. Co ważne, taka wymiana numerami telefonów będzie przebiegała jako naturalna kolejność w waszej relacji, a nie wymuszone: dasz mi swój numer? Tylko pamiętaj, to nie jest tak, że dziewczyna ma zapisać twój numer i później idzie w śną dal, tylko niech poda ci swój numer, a ty puszczasz jej sygnał, po czym sprawdzasz, czy do niej to doszło, a nie, że poda ci numer do swojego byłego. Dlaczego dziewczyna nie chce dać mi numeru telefonu? Jeżeli dziewczyna nie chce dać ci numeru telefonu, żeby się na przykład później umówić z nią, to oznacza, że ona nie ma wystarczającego powodu, aby ci go dać. A nie ma powodu, ponieważ jest niezainteresowana tobą. A nie zainteresowałeś dziewczyny, bo nie wiesz pewnie, jak z nią rozmawiać, aby wpływać na jej emocje. Być może rozmawiasz z nią w nudny i logiczny sposób, a później wpadniesz do szufladki co najwyżej przyjaciela. Jeżeli rozmawiasz z dziewczyną w nudny i logiczny sposób, to ona wie, że tak samo będzie na spotkaniu z tobą, więc ona nie ma ochoty, aby tracić z tobą czas. Jeżeli nie dojdzie do spotkania z dziewczyną, to się nie poddawaj, tylko cały czas nad sobą pracuj i poznawaj nowe dziewczyny. Baw się i ciesz tym procesem, drocząc i flirtując z dziewczynami. Rozwijaj przy tym swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości, a także obycie w towarzystwie i umiejętności rozmowy z dziewczynami. Gotowe teksty tutaj nie wystarczą. Znacznie ważniejsze jest twoje nastawienie oraz energia i mowa ciała przy podejściu i zagadywaniu do dziewczyn. Co zrobić, gdy dziewczyna zapyta: czy ty mnie podrywasz? Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim prawdopodobnie zrobiłeś to zbyt nachalnie, przez co dziewczyna odczytała twoje zachowanie. Jeżeli dziewczyna zapyta cię, czy ty mnie podrywasz, to musisz w takiej sytuacji wyjść z twarzą. Pokaż klasę i pewność siebie. Przede wszystkim nie zaprzeczaj, bo tak robi 95% facetów w takiej sytuacji. A to tylko jedynie utwierdzi tą dziewczynę, że tak jest, i wywoła w niej większy opór z jej strony. Często gdy facet zaczyna się tłumaczyć lub zaprzeczać, to dziewczyna widzi, że nie jest pewny siebie. Mów normalnie, spokojnie, bez spinania się. Pokaż, że się nie denerwujesz, czujesz się swobodnie i na luzie, a pytanie nie robi na tobie żadnego wrażenia. Nie bierz rozmowy zbyt poważnie, a za to baw się i ciesz tym procesem. Dziewczyna będzie cię testować na różne sposoby, jest to normalne. Czasami także będzie chciała cię spławić. Być może sama jest po prostu ciekawa, jak się zachowasz, albo postanowiła się droczyć z tobą w ten sposób. Albo chce sprawdzić, jak sobie radzisz w takiej sytuacji. Jest to świetna okazja, aby zrobić na niej dobre wrażenie. Powiedz jej przykładowo: widzę, że jest odwrotnie. Albo: głodnemu chleb na myśli. Ty mnie podrywasz, skoro na mnie spojrzałaś? Możesz nawet przerysować sytuację i powiedzieć jej, że widzę, że masz wysokie mniemanie o sobie. Oprócz tego, odwróć rolę zamiast odpowiadać jej wprost. To ty zadaj jej pytanie. Odwróć rolę i pokaż dystans do samego siebie i całej sytuacji. Dzięki temu pokażesz, że nie przymilasz się do niej i nic od niej nie oczekujesz. Powiedz wtedy: dlaczego tak pomyślałaś? Co masz na myśli? Dlaczego tak sądzisz? Czy rozmowa to od razu podrywanie? Czy ty mnie podrywasz, skoro o to pytasz? Oczywiście, sposób, w jaki zada ci pytanie, jest tutaj kluczowy. Jest różnica między tym, gdy powie ci oskle i agresywnie, a sytuacją, gdy po prostu jest ciekawa i droszy się z tobą. I mówi to z uśmiechem na twarzy. Wypatruj jej oznak zainteresowania i zwróć uwagę na ton głosu oraz jej mowę ciała. Jeżeli dziewczyna staje okoniem, to nie wróży nic dobrego. Nawet jeżeli chciała cię odtrącić tym pytaniem, to nie uciekaj, tylko zamień z nią kilka zdań, po czym zdecyduj, że kończysz z nią rozmowę. Pokaż klasę i pewność siebie, zamiast podkulać ogon jak zbity pies i się wycofywać.
Wiesz, na czym stoisz i z kim masz do czynienia, ale nie rezygnuj po pierwszych słowach. Następnie postaraj się szczerze poznać, jaką jest osobą. Pokaż, że interesuje cię to, jakim jest człowiekiem, jaką ma osobowość i cechy charakteru. Wracając jeszcze do tego tekstu w stylu bardzo bolało, jak spadałaś z nieba, to oczywiście ten tekst nie ma prawa działać, gdy mówisz go na poważnie. Co innego, gdy robisz to z uśmiechem na twarzy i pokazujesz dziewczynie, że w ten sposób się jedynie droczysz i wygłupiasz. Takie teksty są dobre jedynie do okazania poczucia humoru dziewczynie i nic poza tym. Dlatego mocno trzymam za ciebie kciuki w zagadywaniu do dziewczyn. Napisz w komentarzu, jaki jest twój ulubiony tekst, którym zagadujesz do dziewczyn. Aby utrwalić i przyswoić więcej wiedzy, najlepiej obejrzyj to nagranie jeszcze raz. Na koniec mam dla ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jakzdobyćkobietę.pl/poradnik. Następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, tak jak obiecałem, czyli za darmo. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam, zdobywco.